Posłuchajmy teraz naszego hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Moją ojczyzną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Posłuchajcie wiersza pod tytułem Co to jest Polska? Co to jest Polska? Spytał Jaś w przedszkolu. Polska to wieś i las i zboże w polu, i szosa, którą pędzi do miasta autobus, i samolot, co leci wysoko nad tobą. Polska to miasto, strumień i rzeka, i komin fabryczny, co dymi z daleka, a nawet obłoki, gdy nad nami mkną. Polska to jest także Twój rodzinny dom. A przedszkole? Tak, i przedszkole, i róża w ogrodzie, i książka na stole. Posłuchajcie wiersza Polskie Skarby. Ma Polska trzy skarby, bezcenne, rzecz oczywista. To hymn narodowy, godło i sztandar, flaga ojczysta. Biało-czerwona flaga. Powiewa na polskim niebie. Z nią w ręku nasi przodkowie walczyli o wolność dla Ciebie. Hymn narodowy z dumą śpiewało polskie wojsko. Z radością się go uczymy. Dla Ciebie, kochana Polsko. A biały orzeł zgodła spogląda pełen powagi. To symbol polskiego zwycięstwa, wolności. I odwagi. A znasz taki wierszyk o fladze? Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Posłuchaj wiersza pod tytułem znak. Czy ty wiesz, jaki to znak? W czerwonym polu biały ptak? Wiem, odpowiedział Jędrek Mały. To jest znak polski orzeł biały. Macie ochotę na zagadki? Tak! Dla Polaka to jest raj. Jak się nazywa nasz kraj? Polska. Bardzo dobrze, nasz kraj to Polska. Powiewa na niebie, gdy wiatr się zerwie, a na niej biel jest i czerwień. Flaga. Świetnie, chodziło o flagę Polski. Jaki to znak w czerwonym polu, biały ptak? Gorzej. Dobra odpowiedź. To godło polski. Jeśli chcesz, zapytaj swego rodzica, jak się nazywa nasza stolica? Podpowiedzą ci na pewno, mój królowiczu i moja królewno, że rymuje się ze słowem murawa i nazywa się Warszawa. Tak, stolicą Polski jest oczywiście Warszawa. Czy ktoś odpowiedzieć mi zechce, na jakim kontynencie Polska zajmuje centralne miejsce? Europa. Bardzo dobrze. Polska leży w środkowej Europie. A teraz trudniejsze zagadki, ale nie bójcie się, dam wam podpowiedzi. Kto jest głową naszego kraju? Prezydent czy król? Prezydent. Brawo! Oczywiście prezydent. Czym zapłacisz w sklepie? Dolarem czy złotówką? Złotówką. Bardzo dobrze. Polska waluta to złoty. Jaka jest najdłuższa rzeka w Polsce? Wisła czy odra? Wisła. Świetnie, to Wisła. Gratulacje odpowiedziałeś dobrze na wszystkie zagadki. Dostajesz puchar i odznakę znawcy wiedzy o Polsce. A teraz ciekawostka. Zastanawialiście się, jak brzmi słowo polska w innych językach? Posłuchajcie. Po angielsku. Po niemiecku. Po francusku. Polonie. W języku japońskim. Porando. W języku ukraińskim. Polszcza. W języku czeskim. Polsko. Mi najbardziej podoba się w języku ukraińskim. Polsza. A wam? Po japońsku. Porando. Racja. Też fajnie brzmi. Posłuchaj wiersza 11 listopada. W historii Polski tak się składa, był kiedyś ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił, i wtedy myśl powstała taka, by przez szacunek dla przeszłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Posłuchajmy teraz naszego hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Ja dziś. Zostawse like, łapet, góle i ja się przygódźcie nasz kanał. Papa! Pa.